W sobotę 23 marca na sali SP10 w Bielawie zespół Błażeja Szymeczko podejmował Zaksę Strzelce Opolskie w ramach rozgrywek drugiej ligi piłki siatkowej mężczyzn. Środkowy bloku, zdobędę drugi, Michał Rysi. Zdobędę piąty, atakujący. Zdobędę dziesiąty, rozgrywający. A to Błażej. 12, przyjmujący kapitan Krzysztof Zapłacki. 13, drugi przyjmujący Maciej Walczak. 69, Robert Andrulewicz, środkowy, numerem 4. I pierwsza szóstka, zapomniałem na Wester Bielawa, z numerem 7, Dawid Czapa. Numer 8, Emilia Zmetek. Numer 10, Krystian Matowski. Numer 11, Błażej Szymeczko. Numer 20, na ataku rozpocznie, Jakub Szafalski. Numer 31, Maciek Czajowski. I na numeru widzę tam numer 13, Błażej Dudzik. Frekwencja na tym meczu przerosła najśmielsze oczekiwania. Pełne trybuny w hali szkoły podstawowej nr 10, czyli ilość kibiców dobijająca pod magiczną liczbę 300 osób, sprawiła, że na zbiórkę dla Laury Borkowskiej zostanie przelana kwota 1715 zł z zakupionych wejściówek. Bardzo miłym wydarzeniem w przerwie między pierwszym a drugim setem tego meczu było pogratulowanie drużynie juniorów prowadzonych przez trenera Jarosława Duszę zdobycia wicemistrzostwa Dolnego Śląska oraz zajęcia trzeciego miejsca w ćwierćfinale Mistrzostw Polski Juniorów w Warszawie. Aleksander Polaczek. Bardzo fajny sezon. Mieliśmy takie założenia przed sezonem, że chcemy medalu na Dolnym Śląsku i dobrego występu na ćwierćfinałach Mistrzostw Polski. Udało się, jest dobrze. Chłopaki stanęli na wysokości zadania, zagrali fajne zawody. Przez cały sezon byliśmy razem jedną grupą i to dało efekt w postaci medalu na Dolnym Śląsku. Także cieszę się bardzo, bo po 10 latach po złocie jest znowu kolejny medal dla Bielawy, dla tych chłopaków. O tutaj. Co roku ktoś z zespołu juniorskiego przechodzi do pierwszego zespołu. Mam nadzieję, że w tym roku też Bartek Jurga już jest, który się wyróżniał w zespole, zdecydowanie wyróżniał się w zespole juniorskim. Teraz już zasilił zespół pierwszy. Zobaczymy, jak będzie po sezonie, kto jeszcze znajdzie uznanie w oczach trenerów Błażeja i Radka. Sobotnie spotkanie w SP10 miało dwa oblicza. Zdeterminowani goście, którzy podczas meczu nie chcieli znać wyniku z Radomska, zrobili wszystko, aby spotkanie z Bielawianką wygrać. I udało im się rozstrzygnąć na swoją korzyść pierwszą oraz trzecią partię. Powiem szczerze, pierwszy raz widzę spotkanie, w którym drużyna przegrana tak bardzo się cieszy. Właściwie to było spotkanie, w którym i drużyna wygrana, i drużyna przegrana cieszyła się tak samo. No nie powiem, nie odpuściliśmy tego spotkania, bo chcieliśmy je wygrać. Tak samo bardzo dobrze grająca w tym sezonie Bielawa, która moim zdaniem jest objawieniem tego sezonu, postawiła bardzo wysoko warunki, także musieliśmy, bardzo wysokie, trudne warunki, dlatego musieliśmy się bardzo namęczyć wszyscy. Jesteśmy wykończeni po tym spotkaniu, no ale szczęśliwi. Szczęśliwi, że utrzymaliśmy sportowo, utrzymaliśmy drugą ligę i w dniu dzisiejszym to jest dla nas najważniejsze. Dwa ostatnie sety to już dominacja DOF-u Bielawianka Bester Bielawa. Która wygrywając 25 do 13 i 15 do 9 udowodniła, że poprzednie 9 zwycięstw z rzędu nie było przypadkiem.
10. wygrana zapewniła nam 3. pozycję w grupie 3. drugiej ligi po rundzie zasadniczej. Fajny sezon, jeszcze nie zakończony, jeszcze mamy play-offy. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tych play-offów zwycięsko, ale sezon 2-2-3-2-2-4 bardzo udany. Juniorzy, wicemistrzowie Dolnego Śląska w 1/4 finału Mistrzostw Polski, kadeci w 1/8 finału Mistrzostw Polski. Założyliśmy sekcję dziewczynek, prężnie się rozwija, także uważam ten sezon za bardzo udany. Mieliśmy swoje okazje, aczkolwiek dzisiaj też nie wychodziło trochę. Później podgoniliśmy trochę przeciwnika i na szczęście udało się mecz wygrać. Musieliśmy wprowadzić na początku troszkę zagrywek, też to szwankowało na początku. Później skutkiem dobrej zagrywki był też nasz skuteczny blok. MVP spotkania został atakujący Bielawianki Kuba Szafrański.